Metoda RF jest nowoczesną metodą leczenia niewydolności żylnej w zakresie układu powierzchownego. Została stworzona w Stanach Zjednoczonych kilkanaście lat temu i w ostatnim okresie szeroko stosowana jest w Polsce. Dzięki tej metodzie unikamy interwencji chirurgicznej. Zabieg wykonuje się poprzez nakłucie w połowie goleni i wprowadzenie specjalnej sondy do żyłot piszczelowej bądź żyłostrzałkowej celem ich zamknięcia. Specjalny cewnik wykorzystujący fale krótkiej długości generuje wysokie temperatury, które powodują zamknięcie żyły. Skuteczność metody jest porównywalna z leczeniem operacyjnym, natomiast dużymi zaletami tej metody są krótki okres rekonwalescencji. W wielu przypadkach pacjent nie odczuwa w ogóle żadnych dolegliwości po zabiegu, w pozostałych są one bardzo niewielkie, ustępują po niewielkich dawkach leków przeciwbólowych. Możliwość szybkiego powrotu do pełnej aktywności jest wielką zaletą dla osób, które chcą utrzymać aktywność, na przykład pracowników bądź osoby, które pracują w działalności gospodarczej, które potrzebują ciągłego świadczenia usług swoich. Dodatkową zaletą jest mniejsze ryzyko wystąpienia powikłań po tego typu leczeniu, ponieważ unikamy wszystkich powikłań, które związane są z dostępem operacyjnym, jakim mogą być zakażenia, krwiaki bądź chłonkotoki, czasami nawet przewlekły obrzęk kończyny. Z tego też względu ta forma leczenia zyskuje coraz większą popularność i stosowana jest coraz chętniej przez lekarzy. Dlatego też wprowadziliśmy ten typ leczenia w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym MedPharma. Dla Państwa wygody, zadowolenia i dobrych efektów leczenia.